Na samym początku odcinka chciałbym odnieść się do pewnej sytuacji, która miała miejsce przy okazji ostatniego podsumowania tygodnia. Nie przewidziałem, że mój materiał będzie miał takie skutki i jakieś 90% komentarzy pod filmem będzie nacechowana tak negatywnie. Dosłownie co drugi komentarz był poświęcony Dolfowi Zigglerowi i opisywaniu przez was okropnych rzeczy. Pojawiła się masa wulgaryzmów i paskudnych słów w stronę owego zawodnika, do tego stopnia, że części z tych komentarzy nawet boimy się pokazać na filmie z racji na ich drastyczność. Jedyne co mogę w tej sprawie powiedzieć to: jestem z was taki dumny! A skoro ciepłe przywitanie mamy już za sobą, zapraszamy na podsumowanie tygodnia. Raw otworzył Randy Orton, który miał zapowiedzianą walkę bez dyskwalifikacji z Mattem Hardym. Powiedział jednak, że ze względu na stan Hardiego, walka nie może się odbyć. Na te słowa odpowiedział sam Matt w kołnierzu ortopedycznym. Przyznał, że nie może dziś walczyć, jednak wciąż czeka na odpowiedź ze strony Ortona, dlaczego zaatakował on Edge'a. Randy przyznał, że szanuje Matta, a Edge'a kocha jak brata. Przeprosił za zaatakowanie ich, po czym opuścił ring. Po chwili jednak do niego wrócił i ponownie brutalnie zaatakował Hardiego, zdejmując mu kołnierz ortopedyczny. Następnie czekało nas promo ze strony zwyciężczyni tegorocznego kobiecego Royal Rumble meczu, Charlotte Flair. Podczas NXT TakeOver Portland zaatakowała ona mistrzynię NXT Rhea Ripley, zaraz potem jak ta obroniła swojego tytułu przeciwko Biance Belair. Charlotte przyjęła wyzwanie i na WrestleManie 36 ujrzymy starcie Rhea Ripley versus Charlotte Flair z tytułem NXT na szali. Flair stwierdziła, że szanuje ona Rhea, jednak uważa, że gwiazdy NXT obecnie mają dużo łatwiej niż za czasów Charlotte. Królowa musiała bardziej walczyć o swoje, aby wyrobić sobie nazwisko, podczas gdy Ripley mogła zrobić to już bez większych problemów. Flair uważa, że Ripley jest dobra, a nawet bardzo dobra, ale nie wystarczy to, aby pokonać królową na WrestleManii. Następną zapowiedzianą walką było starcie między Drew McIntyre'em a MVP. Przed walką Drew wygłosił promo, gdzie stwierdził, że Suplex City znajduje się teraz w Claymore County. Zwycięzcy tegorocznego Royal Rumble meczu przerwał Paul Heyman, który zapowiedział wejście Brocka Lesnara, jednak ten oczywiście się nie zjawił. Czyli typowy prank ze strony śmieszka Heymana. Panowie wdali się w dyskusję i na koniec Paul zapowiedział dzisiejszego przeciwnika Drew, MVP. Drew rozłożył go po półtorej minuty. Promo na show wygłosiła również obecna mistrzyni kobiet Raw, Becky Lynch. Przyniosła ona ze sobą papierową torbę i wysypała z niej banknoty. Powiedziała, że jest to zaliczka za brutalność, jaką wyrządzi Shaynie. Wtedy na Titantronie pojawiła się właśnie Shayna, która na Elimination Chamber zmierzy się z Aską, Natalią, Ruby Riot, Liv Morgan i Sarah Logan o miano pretendentki do tytułu Raw Women's na WrestleManii. Baszler zaczęła mówić, co to złego zrobi Becky i tak dalej, jednak pytanie brzmi, skoro już tak hypują Baszler versus Lynch, jakby to była pewna walka na WMC, to po co ten Elimination Chamber match? Jednym z najważniejszych punktów programu na Raw było zapowiadane kazanie ze strony Setha Rollinsa. Tak? Dosłownie kazanie. Ring został na tę okazję specjalnie wystrojony, w tle widniały wizerunki Monday Night Messiah, a na środku postawiony był pulpit. Rollins domagał się szacunku za jego poświęcenie dla dobra fanów. Oczywiście kazanie przerwali Viking Riders i Kevin Owens, którzy zmierzyli się w walce wieczoru z Murphym i AOP. Walkę wygrała drużyna Owensa przez dyskwalifikację na skutek ataku Rollinsa na KO. Po pojedynku ekipa Rollinsa zaatakowała Owensa. Na koniec pojawili się Street Profits, którzy pomogli Viking Riders wyczyścić ring. Żółtą tygodniówkę rozpoczęliśmy od pojawienia się Undisputed Ery, którzy po NXT TakeOver Portland mają już w szeregach tylko jednego mistrza, a mianowicie Adama Cole'a, który obronił NXT Championship w walce z Tommaso Ciampą. Adam stwierdził, że jest on najlepszym mistrzem w historii NXT, jednak dzisiaj najważniejsza jest walka Roderika Stronga z Velvet in Dreamem. Strong wziął do ręki mikrofon, jednak wtem światła na arenie zmieniły kolor na fioletowy, a z głośników rozległ się głos Dreama, który powiedział, że lepiej, aby Roderick postarał się dzisiaj w walce wieczorem. Niech zrobi to dla Mariny. Swoją walkę miał dzisiaj odbyć Austin Fury, jednak jeszcze podczas jego wejścia na arenie pojawił się Tommaso Ciampa. Ciampa powiedział, że dzisiaj Fury nie zawalczy, bo Tommaso ma coś ważnego do powiedzenia. Psycho Killer odwołał się do sytuacji na TakeOver, gdzie w walce wieczoru Johnny Gargano przyczynił się do jego porażki. Fury chciał przerwać Ciampie, jednak ten szybko skontrował jego cios i kontynuował promo. Powiedział, że wie, dlaczego Gargano zrobił to, co zrobił i wie, że aby odzyskać tytuł, musi pozbyć się Johnnego z NXT. Po promie Austin próbował zaatakować Ciampę, jednak ten ponownie się z nim rozprawił, nie pozwalając mu nawet na wykonanie jakiegokolwiek ciosu. Promo na gali wygłosił również NXT North American Champion, Keith Lee. Miał już w ręce mikrofon,
Jednak wtedy przerwała mu muzyka Conor Reevesa. Lee odwdzięczył się Reevesowi i gdy ten próbował wziąć mikrofon, został zaatakowany przez mistrza. Później rozbrzmiał gong i Lee pokonał Conora w 10 sekund. Po walce pojawił się, niespodzianka, Dominik Dajakovic. Powiedział on, że na tej coverze był niesamowicie blisko odebraniu Keithowi tytułu i gdyby dostał jeszcze jedną szansę, z pewnością udałoby mu się pokonać Lee. Limitless One przyjął wyzwanie i powiedział, że mógłby walczyć z Dajakovicem bez końca. I wiele wskazuje na to, że takie właśnie plany ma samo WWE. W walce wieczoru Roderick Strong zmierzył się z Velveteen Dreamem. Dream oczywiście i tym razem miał na sobie spodenki z wizerunkiem żony Rodericka, Mariną Shafir. Tak samo bez żadnych niespodzianek, to właśnie Dream odniósł zwycięstwo, jednak zaraz po walce został zaatakowany przez całą Undisputed Erę i wygląda na to, że to on będzie następnym pretendentem do mistrzostwa Adama Cole'a. Kto wie, może to on będzie następnym mistrzem NXT. Dynamite rozpoczął Tag Team Battle Royale o miano pretendentów do tytułu AEW Tag Team na Revolution. Jeszcze przed rozpoczęciem zostało nam powiedziane, że zasady tego pojedynku w AEW różnią się od tych, które znamy m.in. z WWE, ponieważ tutaj, żeby drużyna została wyeliminowana, to obaj partnerzy muszą zostać wyrzuceni. Po prawie 20 minutach zwycięstwo dla swojej drużyny zapewnił Matt Jackson, eliminując jako ostatnich Ortiza i Santanę. Na tej samej gali swój ringowy debiut zaliczył Jeff Cobb w zapowiadanej walce z Johnem Moxleyem. Pretendent do tytułu AEW odniósł zwycięstwo wykonując sprytny roll-up, a chwilę później został zaatakowany przez Cobba i Inner Circle. Na pomoc Johnowi przybył Dustin Rhodes, który na Revolution zmierzy się z Jake'em Hagerem. Niestety sam nie wskurał wiele i do Brawlu dołączyć się musiał jeszcze Darby Allin, który powrócił do telewizji po 3 tygodniach, kiedy to został zaatakowany przez samego Guevarę. Allin rzucił się na Inner Circle i pomógł Dustinowi i Moxowi wyczyścić ring. Kolejnym punktem programu była walka o tytuły tag team między Adamem Page'em i Kenem Omegą, a Lucha Bros. Po niesamowitym starciu członkowie The Elite obronili swoich tytułów i oficjalnie wiemy, że na Revolution zobaczymy walkę Young Bucks versus Kenny Omega i Adam Page. Po pojedynku Jacksonowi zjawili się na ringu, jednak Hangman oczywiście odmówił uściśnięcia im ręki. Walką wieczoru był Steel Cage Match między Cody'm a Wardlowem. Było to ostatnie żądanie MJF'a, który zgodził się zawalczyć z Cody'm, jeśli ten pokonał Wardlowa. Był to pierwszy Steel Cage Match w historii AEW i przed walką powiedziano nam, że ten pojedynek wygrać można jedynie przez przypięcie lub poddanie przeciwnika, czyli wyjście z klatki nie wchodzi w grę. Ostatecznie Cody'emu udało się pokonać Wardlowa po wykonaniu moonsaultu ze szczytu klatki. I widokiem świętującego Cody'ego kończymy Dynamite. SmackDown rozpoczęliśmy 8-man tag team meczem między New Day i Usos, a Johnem Morrisonem, The Mizem, Robertem Roode'em i HTFU! Dolphem Zigglerem. Przed samym pojedynkiem oczywiście każda drużyna coś tam mówiła, ale tak naprawdę nie było tam żadnej treści godnej wspomnienia. Walkę wygrali New Day i Usos i fajnie, bo Ziggler przegrywa, szkoda tylko, że to nie on został przypięty, tylko Root. A teraz przejdźmy do rzeczy ważnych, bowiem otrzymaliśmy kontynuację wątku Otisa i Mandy. Tucker podszedł do Mandy na zapleczu i jako dobry przyjaciel wyraził swoje rozczarowanie jej postawą sprzed tygodnia. Mandy powiedziała, że Otis się spóźniał na randkę, więc myślała, że już w ogóle nie przyjdzie. Tucker powiedział, że przecież Mandy wysłała Otisa wiadomość, żeby przyszedł później. Jednak Rose się tego wyparła, twierdząc, że nic takiego nie zrobiła. A? Wychodzi więc na to, że całe to zamieszanie to jakaś większa intryga. Jak myślicie? Jak to wszystko się zakończy? Może to wszystko prowadzi do main eventu WrestleMania, gdzie Otis oświadczy się Mandy? Myślę, że tak właśnie będzie. Podawajcie swoje propozycje w komentarzach. Kolejną walką gali był Symphony of Destruction match między Braunem Strowmanem i Aliasem, a Shinsuke Nakamurą i Cesaro. Był to tak naprawdę zwykły Extreme Rules Tag Team match, tylko że ring otoczony był instrumentami muzycznymi. Walkę wygrała drużyna Brauna i Eliasa, po tym jak mistrz interkontynentalny wykonał na kamurze Running Power Slam ze stołu komentatorskiego na fortepian. Podczas Moment of Bliss, którego gośćmi były Bella Twins, zostały potwierdzone plotki, że obie siostry są w ciąży oraz że obie dołączą w tym roku do WWE Hall of Fame. Ostatnią walką wieczoru było starcie o miano pretendentki do tytułu SmackDown Women's na Super Showdown między Carmellą a Naomi. Pojedynek wygrała Naomi i to ona zmierzy się z Bayley w drugiej w historii walce kobiet w Arabii Saudyjskiej. Po walce Naomi wyciągnęła dłoń do Carmelli, jednak
jednak ta odmówiła uścisku. Show zamknęliśmy występem Goldberga, który w Arabii zmierzy się z Brayem Wyattem w walce o tytuł Universal. Goldberg powiedział, że kimkolwiek Wyatt jest, on zawsze jest gotowy. Wtedy promo Goldberga zostało przerwane przez Firefly Funhouse. Wyatt stwierdził, że Bill nie zna go wcale i sam nie wie, na co się pisze, walcząc z The Fiendem. Wtedy na arenie zgasły światła, a gdy się zapaliły, Fiend stał tuż za Goldbergiem. Ten jednak się tego spodziewał i wykonał mu spear. Hall of Famer już szykował się do wykonania drugiego spira, jednak wtedy Fiend zniknął z areny i show zakończyliśmy widokiem triumfującego Goldberga. Z naszej strony to już tyle, a jaka tygodniówka w tym tygodniu najbardziej przypadła Wam do gustu? Dajcie znać w komentarzach oraz oczywiście zapraszamy na nasze profile społecznościowe i grupę na Facebooku. Trzymajcie się i cześć!